Pytanie, z czym kojarzy ci się to logo? Blizzard wyrósł na Warcraftie, Diablo i Starcraftie. Choć te tytuły miały na rynku swoich konkurentów, spoglądając na Blizzard można było odnieść wrażenie, że ktoś spędził dodatkowe godziny, upewniając się, że wszystkie cechy tworzonego tytułu odpowiadają tym samym wysokim standardom. Ta dbałość o produkt i wrażenia graczy sprawiła, że Blizzard szybko stał się symbolem jakości, zyskując miliony wiernych fanów. Koszty produkcji tytułów 3 razy A są wysokie, więc naturalne jest, że firma będzie szukała również innych źródeł przychodów. To tak jakby znany, wybitny artysta postanowił zrobić kilka ekonomicznych tworów, zanim pokaże światu swoje kolejne arcydzieło. I to jest całkiem zrozumiałe. Dla Blizzarda takim tworem było World of Warcraft. Marka Warcrafta była tak silna, a sama firma miała tak liczny fanbase, że ten tytuł szybko stał się największym zachodnim tytułem MMO, który kiedykolwiek powstał. W 2010 przekraczając próg 12 milionów aktywnych graczy. I dobrze jest pamiętać, że wszystkie te osoby miały płatne subskrypcje. Tutaj jednak pojawiają się rozbieżności pomiędzy spostrzeżeniami gracza a firmy. Gracz widzi, że jego ulubiony deweloper zarabia dużo kasy, więc liczy, że to się przełoży na ciekawe wyprawy, piękne krainy, niezapomniane przygody i więcej podobnie dobrych gier. Jednak z perspektywy wydawcy, jeśli masówka obniżyła jakość, zmniejszyła koszta produkcji, a mimo tego przyniosła milionowe zyski, to pojawia się pytanie, jak bardzo można zjechać z jakością i kosztami, żeby zarobić jeszcze więcej. Odpowiedź jest jedna. Więc gdy Sweeney Todd mówi ci, że dzięki ekskluzywnym dealom deweloperzy będą mieli więcej kasy, żeby dać ci jeszcze lepszą grę, to już wiesz, gdzie tak naprawdę pójdzie ta cała nadwyżka. Tak, wiem, miałem mówić o Blizzardzie. Blizzard niestety był na przegranej pozycji już w 2006 roku, kiedy padło na niego spojrzenie Bobby'ego Kotika. To jedna z takich osób, która jak cię odwiedza, od razu w domu kwaśnieje ci mleko i gnieją pomidory. I może powinien pojawić się jakiś Kickstarter, żeby wynająć jakiegoś egzorcystę. Albo Wiedźmina. Od tego czasu liczył się wyłącznie potencjał finansowy produktów Blizzarda i parcie na rynki azjatyckie. Mam taką teorię, że rynek chiński chętnie konsumuje produkty Zachodu, dlatego że odznaczają się wysoką jakością. W momencie, gdy produkty Zachodu są tworzone z myślą o rynku chińskim, dostajemy dużo gorszy jakościowo produkt, który nie przyjmuje się ani na Zachodzie, ani w Chinach. Taka sytuacja miała miejsce w przypadku Gwiezdnych Wojen i filmów Marvela. Czy to nie zabawne, że taki Disney, który walczy o prawa kobiet i czarnych i który nie chce już białych heteroseksualnych mężczyzn, bez zająknięcia ukrywa czarnego bohatera na swoim plakacie, żeby móc sprzedać swój film w Chinach? Bo wiesz, jak się okazuje, przynajmniej ci przy władzy w Chinach są całkiem niezłymi rasistami. Ale to ciebie będzie pouczać Gillette, Apple czy Disney, a kolanami będziesz urać tam daleko na wschodzie, żeby tylko dostać te pyszne juany. Znalazłem nawet zdjęcia oficjalnych uniformów wyjazdowych tych firm. Dlatego nie powinno nas dziwić, że Blit Chang krzycząc wolny Hongkong dostał z miejsca rocznego bana, a prowadzący pożegnali się z pracą. Jay Allen Brack przeprosił, że nie zareagowali wcześniej i nie odzywali się do fanów, mimo że powodem kryzysu był ban dla tego gościa, a nie ich milczenie. Ale mimo ciągłych wtop, Blizzard dalej ma rzesze fanów, którzy chętnie uklękną przed nimi, gdy oni naklękają się już przed Chinami. Wspominałem już, że moje filmy nie są dla dzieci? To proszę, nie dla dzieci! Activision to najgorsze, co przydarzyło się Blizzardowi, choć może i sami by się tak stoczyli, tylko nie tak szybko. To samo też spotkało moje BioWare, którego byłem wielkim fanem, a dzisiaj nimi gardzę. Ale nie ludźmi, którzy spędzali tam bezsenne noce, a bezdusznym managementem, który nie widziałby nic złego w stosie trupów, gdyby miał za to dostać choćby jednego dolara. Dlatego też nie wychwalam CD Projektu i podchodzę do nich ze zdrowym dystansem, bo ślepy fanboizm przyczynił się do upadku wielu firm, a gdyby to samo stało się z Redami, dla tej branży nie byłoby już żadnej nadziei. Tak wiem, wracam już do tematu. W RTS-y nie grałem już chyba dekadę, więc tutaj mogę polegać głównie na artykułach i forach. 2 lata temu Blizzard zapowiedział remaster Warcrafta 3 i zrobiło to na mnie podobne wrażenie, jakby ktoś powiedział, że jutro jest poniedziałek. Ale wiem, że jest ogromna grupa ludzi, którzy zdecydowanie bardziej entuzjastycznie podeszli do tematu. Tym gorzej, że jak pokazują źródła, Blizzard się naobiecywał, ale swoich obietnic nie dotrzymał. Co gorsza, klasyk, który do tej pory funkcjonował dobrze, po remasterze serwuje dużo gorsze wrażenia. To zagrywka godna 2020 roku, gdy remaster faktycznie serwuje ci downgrade gry z 2002. Według jednego z postów na forum Blizza, w nowej wersji nie można grać z ludźmi z innych regionów. Nie ma rankingu, nie ma klanów, customowych kampanii, zmieniony został także Battle.net i nie działają komendy czatu ułatwiające życie. Podobno pingi znacznie się pogorszyły, zniknęły opcje do banowania niechcianych graczy, nowy interfejs oceniany jest dużo gorzej od starego, choć Blizzard obiecywał w tej kwestii usprawnienia. Kampania miała mieć animowany cutscenki i większy nacisk na historię, ale zamiast tego gracze dostali jedynie nagrane przez aktorów wypowiedzi i portrety bohaterów z tekstem. Wisienką na torcie tego całego absurdu są nowe warunki użytkowania. Żyjemy w nowym, wokenessowym, politycznie poprawnym świecie, więc oczywiście, że musi działać cenzura.
Gracze nie mogą zahostować gry o nazwie Booty Bay, mimo że to oficjalna mapa Warcrafta trójki. Również wszystko, co stworzysz dla Warcrafta, jest własnością Blizzarda. Widać, dalej są kwaśni po tym, jak stracili Dotę, do której prawa nabyło Valve. Więc jeśli napracowałeś się, oni skomercjalizują twój pomysł, nie muszą cię nawet wymieniać w roli autora. Jeśli na swoim koncie Battle.netu miałeś starego Warcrafta trójkę, to już pewnie wiesz, że teraz masz wersję Reforged, ze starymi grafikami i całą resztą downgrade'u oferowanego przez nową wersję. Ale to jeszcze nie wszystko. I teraz już chyba zaczynam brzmieć jak telemarketer w sklepie Mango. Jeśli nie jesteś zadowolony z nowego Warcrafta, to jak myślisz, co się może stać, jeśli pytasz o link do refundowania gry, albo pomagasz go zdobyć innym? Tak, co zrobi firma, która bez wahania zbanowała gracza za okrzyk wolność dla Hongkongu? Oczywiście, że też dostaniesz bana. Jak podają użytkownicy, zapytanie się o refunda albo zamieszczanie działającego linku posypały się bany. W opisie tego filmu zamieszczam link do artykułu, który powinien pomóc w odzyskaniu pieniędzy od Blizzarda. Złośliwy nie jestem, ale mam nadzieję, że wśród zawiedzionych są również ci, którzy krytykowali innych ludzi za nieprzyjęcie ostatnich przeprosin Alana Braka. Może to będzie okazja dla nich, żeby się obudzić i nie dotykać więcej produktów tej firmy. Na Metacritic, choć dalej uważam, że ta strona jest pomyłką, to czasem znajdzie się tam coś przydatnego. Zawiedzenie fani postanowili zbombardować złymi ocenami zremasterowanego Warcrafta i tym oto sposobem stał się jedną z najgorzej ocenianych gier w historii. Oczywiście dużych gier, bo jest cała masa krapu, ale na szczęście większość z nich nie jest w stanie wypłynąć na powierzchnię. Na tę chwilę prawie 21 tysięcy osób głosowało, a przytłaczająca większość to oceny negatywne. Widziałem nowy gameplay i sama gra ze swoimi cechami mieści się pewnie gdzieś w środku tej skali. Jednak beznadziejnie zły jest stosunek Blizzarda do swoich fanów. To kolejny raz, gdy Blizzard w lekceważeniu swojej publiczności poszedł o krok za daleko. I pytanie, za którym razem fani nie pozwolą im się z tego kroku wycofać, a Jay Allen Brack faktycznie weźmie odpowiedzialność za czyny, zamiast rzucać ludziom puste słowa. Blizzard upadł i kryjąc się za fałszywymi wartościami, zrobił siebie pośmiewisko w branży. Kolejny raz, i tak jak mówiłem poprzednio, ten też nie będzie ostatnim. Dzięki za oglądanie, mówił Shifter z Ogryzków. Jeśli jest jakiś temat, który chcesz poruszyć, daj znać w komentarzu, a także wciśnij łapkę w górę, jeśli ten odcinek ci się podobał i chcesz zobaczyć więcej filmów ode mnie. Za to łapkę w dół klikaj, jeśli chciałbyś, żeby ten był moim ostatnim. Choć pewnie nie będzie i w tej sytuacji łatwiej by było wynająć Hitmana. Choć musiałby się ustawić w kolejce, bo dzisiaj albo skaczesz z mainstreamem, albo trafiasz na listę polowań. Więc bez względu, jakby nie było źle, i tak będzie dobrze. I pamiętaj, mówmy głośno, a chcemy, żeby wyglądał świat. Wtedy inni pomogą nam go zmieniać. Od tego czasu liczył się wyłącznie potencjał finansowy produktów Blizzarda i parcie na rynki azjatyckie. Spoglądając na Blizzard, można było docenić wrażenie. Zatem dlaczego nas jeszcze dziwi, że Blitzchung, krzycząc wolny Hongkong, z miejsca dostał rocznego barana?